Paruzja i sąd ostateczny. Efrem Syryjski. Modlitwa o miłosierdzie w dniu ostatecznym. Zanim moje winy i długi pospieszą przede mną na miejsce sądu i w oczach sędziego ściągną na mnie hańbę, zmiłuj się nade mną, o Panie pełen miłosierdzia. Zanim zamkniesz przede mną swą bramę, Synu Boga, a ja w piekle stanę się strawą żywego ognia, zmiłuj się nade mną. Zanim koło czasu wstrzyma swój obieg u studni i roztrzaska się wiadro u źródła wszystkich pokoleń, zmiłuj się. Zanim hipokryci powiedzą: nasz Pan, nasz Pan, a ty odpowiesz im: nie znam was, zmiłuj się. Zanim zastępy aniołów pociągną do Syna Króla i zgromadzi się nasz biedny rodzaj ludzki przed trybunałem sędziego, zmiłuj się. Zanim proch powróci do ziemi i stanie się zgnilizną i ulegną rozkładowi wszystkie rysy piękna, zmiłuj się. Zanim wiatr końca owieje cię jak drzewo i twe ciało pokryją choroby zwiastujące śmierć, zmiłuj się. Zanim wspaniałe słońce w górze się zaćmi, niech z wysoka wzejdzie dla mnie twoje światło i wygna posępną ciemność mojego ducha. Zmiłuj się. Zanim przed twoim przyjściem rozlegnie się dźwięk trąby, oszczędź swoje sługi, które proszą o twoją łaskę. Zmiłuj się.